Cześć! Czasem jest tak, że nasze myśli gonią, aby dogonić wszystkie sprawy, którymi mamy się zająć, które mamy rozwiązać i załatwić, i nie znajdujemy miejsca odpoczynku. I goniąc za tymi sprawami, próbując roztrząsać w naszym rozumem, naszym inteligencją, myślami, jesteśmy już tak zmęczeni i wykończeni, że musimy się poddać. I właśnie w tym miejscu Jezus nas zbiera z ziemi niejako, kiedy już się poddaliśmy i myślimy, nie mam już więcej siły. Bo On ma wtedy nam coś do powiedzenia. Nie nam, póki jeszcze to wszystko roztrząsaliśmy, ale nam kiedy jesteśmy tak wykończeni i zmęczeni tym rozmyślaniem. Bo ma nam coś do objawienia ważnego. Coś na temat właśnie odpoczynku. Bo mówi, żeby odpocząć w Nim, ale odpocząć w Nim oznacza, że musimy zdać z siebie tą kontrolę nad wszystkim, co nas jeszcze oczekuje Jemu. Czyli wrócić do siebie, wrócić do tego, co nas otacza. Zatrzymałam się tutaj, żeby podzielić się z Tobą tymi pięknymi kwiatami. Uwielbiam niezapominajki, niezabudki, jak to chcę je nazwać. I te żółte kwiatuszki, kaczeńce. Uwielbiam je, one są przepiękne. Ale jeżeli ich nie masz dookoła siebie, jesteś w takim miejscu, możesz znaleźć poprzez zwykłą koncentrację na oddechu, poprzez odetchnięcie, skupienie się na tym, co przepływa przez ciebie, na objęcie siebie, na zdanie sobie sprawy, co się dzieje z tobą. Jezus właśnie chce ci to objawić, co jest w tobie, jaki jesteś. Odpocznięcie. I wtedy odpoczywasz, kiedy jesteś przy sobie, kiedy jesteś wśród natury, przy sobie. Dobrze, jak już odpoczyłeś, to wtedy możesz krok za krokiem porozwiązywać te rzeczy, które na ciebie oczekują. Jezus mówi, że Jego jarzmo nie jest ciężkie. Idąc z Nim, możemy i tym krokiem, którym On podąża i którym nam wskazuje, rozwiązać wszystkie rzeczy, które na nas oczekują. Ale krok za krokiem, nie wszystkie naraz. No właśnie, ale czy jesteśmy w stanie tak zaufać? Wiem, jest ciężko. Bardzo często jestem w tym momencie, w którym mówię, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Dlaczego? Bo jestem często w tym miejscu, gdzie się zapętlam tymi nieskończonymi sprawami, które należy załatwić. Ale dobrze, że są te momenty, w których można się zatrzymać. I nimi się z Tobą chcę podzielić. A Ty podziel się ze mną. Jak to u Ciebie jest? Cześć!